Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie prawdopodobnie ostatni film z Harry Potter Magic Awakened, jeżeli chodzi o betę, bo to oczywiście nie oznacza, że kończę z grą. Jak tylko gra wyjdzie globalnie, po polsku, co prawdopodobnie niedługo nastąpi, ale o tym później, to ruszamy na całego, na pewno będę nagrywał, będę streamował, będzie dużo na pewno streamów, dużo, że tak powiem, interakcji z widzami. Jeżeli w ogóle będą chętni widzowie na grę ze mną, Harry Potter oczywiście Magic Awakened, ale do rzeczy, bo nie o tym ma być ten film. Mianowicie będzie o tym, że twórcy zdecydowali się nam udostępnić wersję na pecety pod sam koniec tej bety. No i ja właśnie z takiej wersji na peceta to nagrywam. Także tak jak widać, gra przede wszystkim chodzi mega, mega płynnie. Nie uświadczyłem jeszcze żadnej ścinki podczas, nie wiem, 30-minutowej gry, ale o tym za chwilę, teraz zrobimy mały przeskok, co i jak, jeżeli chodzi o wersję na peceta. Od razu mówię, że link do strony, którą właśnie widzicie na ekranach, będzie w opisie tego filmu, także po prostu zajrzyjcie do opisu, no i w sumie tyle. Także tak jak widać, mamy oficjalną wersję na peceta, która działa 100 razy lepiej niż gra na emulatorze. No i tutaj mamy minimalne wymagania, które są dosyć niskie. Windows 10, Procek i 3 czwartej generacji, więc naprawdę nawet na starym sprzęcie. Ja mam nawet trzeciej generacji, tylko że i7, więc prawdopodobnie nie będzie żadnych problemów. 8 GB RAM-u, myślę, że 8 to jest już absolutnie standard. Nawet powiedziałbym, że teraz to minimum 16 powinno się mieć do nowszych gier. Karta graficzna GT 520, także naprawdę stara karta graficzna. 1 giga RAM-u, więc odpali wam naprawdę na starych kartach graficznych. 16 GB na dysku, także to też nie jest za dużo. Także tak jak widać, wymagania są mega niskie. Oczywiście to są minimalne, które starczą wam do gry w niskich detalach, 720 i na 60 FPS-ach. Ale ja myślę, że to jest nieprawda. Tak naprawdę odpali wam na takim sprzęcie nawet w większych ustawieniach. Przypominam, że to nie jest gra jakaś next genowa, to jest domyślnie gra na telefony. Więc tutaj według mnie troszkę przesadzili, myślę, że na słabszym sprzęcie też odpali. No i przede wszystkim te wymagania, zalecane też nie będą jakieś ogromne. Pewnie wrzucą tam 16 GB RAM-u, chociaż nie oszukujmy się, według mnie jak ta gra będzie brała więcej niż 8 GB, to będzie cud. Przy okazji, jeżeli zajrzycie tutaj do góry, klikniecie tutaj w lewym górnym rogu, to zobaczycie listę dostępnych języków. To jest na 99% lista języków, które znajdą się na premierze w grze. No i po kliknięciu, w sumie po spojrzeniu tutaj, bo nie będę klikał, bo akurat ta strona nie jest dostępna w języku polskim, ta jest dostępna tylko i wyłącznie w języku angielskim, no to mamy na liście język polski, co potwierdza absolutnie, że polski język jest planowany na oficjalną premierę gry. A teraz wracamy już do samej gry. Tak jak widać, gra jest mega płynna. Przyznam, że zarówno na telefonach, jak i na emulatorach gra mi się troszkę ścinała, zwłaszcza na duelach i w zakazanym lesie. Także opcji nie mamy za dużo, bo jeżeli wejdziemy tutaj, to według mnie to zostanie jeszcze zmienione i nie mam pojęcia, czemu tutaj ustawienia się resetują, bo ja już ustawiałem wcześniej 60 FPS-ów i anti-aliasing, więc nie wiem, czemu mi się znowu to wyłączyło. Prawdopodobnie jest to wersja beta, wersji na peceta. Więc pewnie tutaj jeszcze troszkę pozmieniają i według mnie pojawi się tutaj więcej opcji. Bo jeżeli dobrze pamiętam, to na telefonach było więcej opcji chyba. Więc to jeszcze pewnie zostanie dopracowane, ale nawet jak ustawię anti-aliasing 60 FPS-ów, to absolutnie żadnej ścinki nie ma. Mogę sobie nawet specjalnie poskakać po mapie, czyli udamy się na przykład, nie wiem, tutaj do zakazanego lasu. Bardzo szybkie ekrany ładowania, nie wiem czemu mam tutaj scenkę. Tak jak widać, zero ścinek, bardzo szybko się ładuje, naprawdę mega szybko to wszystko działa. Pójdziemy sobie specjalnie na duela i zrobimy 2-2, bo według mnie tam najwięcej się dzieje, najwięcej tych zaklęć jest, więc tam po prostu się udamy, żeby to wszystko przetestować, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Na koniec zrobimy sobie małe podsumowanie, co ta wersja na peceta według mnie oznacza. Klikniemy i ja sobie tutaj zeskipuję, więc przenosimy się już do samej walki. No i mamy walkę niestety z botami, ale na tym etapie tej bety no ciężko już znaleźć graczy żywych z wysokim rankingiem. Ale tutaj nam chodzi oczywiście o przetestowanie płynności gry, optymalizacji.
a nie robienie jakichś poradników, więc nawet boty tutaj będą dobre. Nie wiem też, czy nawet z tymi botami wygram, bo mój deck jest strasznie chaotyczny. Po prostu testuję różne nowe karty obecnie, bo dostałem parę legend, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało pod tym kątem. Ale tak jak widać, naprawdę zero ścinek, ja nie uświadczyłem dosłownie ani jednej ścinki, żadnego spadku FPS-ów. Więc jeżeli tak to będzie wyglądało na globalnej premierze, to od razu wam mówię, że ta gra będzie ogromnym hitem na świecie i to będzie kolejna duża gra z ogromną ilością graczy, tym bardziej, że będzie w wielu językach, między innymi polskim. Ten Thunderstorm bardzo mi się podoba, przyznam. Fajnie go łączy z Hermioną, więc ja sobie zostawię. Dam jeszcze Niflera może. I poczekamy na Hermionę. W międzyczasie w sumie mogę rzucić tutaj Incendio. A zanim ta Hermiona się odnowi, niedawno ją dostałem właśnie. Hermiona działa w ten sposób, że rzuca to samo zaklęcie co wy. Czyli rzucamy Hermionę, do tyłu najlepiej. I rzucam Thunderstorma i ona też rzuci Thunderstorma. Także podwójny Thunderstorm, no to jest zabójcze combo dla przeciwników. Może ją uleczymy? Ona w sumie też rzuciła leczenie i z tego co widzę, ona rzuca to leczenie losowo. Rzuciła gdzieś tam na lampę na dół. W ogóle ona pobiegła tam do nich. Także wolałbym, żeby była po mojej stronie pola walki, areny. Bo jak pobiegnie do przeciwnika, to szybko zginie. Dajemy Thunderstorma, bo nie ma dużo samonów u przeciwnika. Więc będzie uderzał na pewno w graczy. Damy jeszcze Snowballa. Powinien go wykończyć. I tak też się stało. Damy Expelliarmus. I powinno być po walce. Bot mógłby dobić. Ale oczywiście nic nie trafia. O, Incendio trafił. No dobra. Także to była walka pokazowa. Tak jak widać, optymalizacja jest według mnie na najwyższym poziomie. Bardzo twórcy się przyłożyli do optymalizacji gry, co mnie bardzo cieszy. I bardzo, bardzo dobrze rokuje na globalną premierę, bo jeżeli naprawdę gra wyjdzie w takim stanie, jaki teraz widzimy, plus jeszcze dodatkowe rzeczy, eventy, więcej rozgrywek, bo tutaj wiadomo, że na przykład historia jest ograniczona do pewnego momentu, w Chinach mają już chyba 4 lata nawet, my tutaj mamy troszkę mniej, także według mnie, jeżeli zobaczymy coś takiego na globalnej premierze, w jeszcze lepszej, ulepszonej formie, to będzie naprawdę gigantyczny hit na cały świat, jeżeli chodzi o gry mobilne oczywiście, bo ta gra oczywiście nie ma konkurować z Hogwarts Legacy i tak dalej. Także jeżeli chodzi o rynek mobilny, to ta gra może być naprawdę czymś dużym. Jest to bardzo, bardzo duża gra w Chinach. Tam chyba została pobrana dosłownie mnóstwo razy. Jest chyba obecnie nawet najpopularniejszą grą w Chinach, jeżeli się nie mylę, jeżeli chodzi o gry mobilne. No i na koniec to podsumowanie. Oczywiście już nie będę tutaj powtarzał po raz kolejny, że gra jest genialnie zoptymalizowana. Chodzi mi tutaj o coś kompletnie innego. Co to oznacza, że mamy już wersję na pecety? To może oznaczać, że gra faktycznie wyjdzie bardzo, bardzo niedługo. Ja na początku stawiałem wrzesień, jednak no teoretycznie nawet sierpień jest teraz możliwy. Gra według mnie jest bardzo dopracowana, jest dobrze zoptymalizowana, tutaj akurat muszę to powtórzyć. Ma całkiem dużo trybów gry, ma duele, ma zakazany las, ma lekcje, ma wiele innych różnych eventów. Można, nie wiem, chociażby tańczyć sobie ze znajomymi, tak? Także gra ma naprawdę bardzo wiele trybów gry, więc według mnie jest gotowa na globalny start. No i to, że zapowiedzieli wiele języków, to, że udostępnili już nam teraz wersję na peceta, może oznaczać, że premiera naprawdę jest bardzo blisko. Ja mimo wszystko nadal stawiam na wrzesień z dwóch powodów. Przede wszystkim gry tego typu, czyli tego wielkiego formatu, które mają szansę zawojować rynek mobilny, zazwyczaj zapowiadane są z wyprzedzeniem, czyli to nie jest tak jak w przypadku tych takich zwykłych gier, że po prostu twórcy sobie siedzą, mamy trzecią w nocy, cyk, odpalamy znienacka. Tutaj tak to nie działa, zazwyczaj twórcy dużych, znanych gier zapowiadają grę z miesięcznym wyprzedzeniem, z dwumiesięcznym, nawet czasami z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, więc myślę, że tak samo będzie tutaj. Zakładając, że to będzie miesiąc, no to stawiałbym na wrzesień. Drugi powód jest oczywiście taki, że twórcy muszą teraz zebrać cały feedback, opinie graczy, naprawić błędy, więc nie sądzę, że odbędzie się to w ten sposób, że beta skończy się 29 lipca.
i na przykład 1 sierpnia od razu dostaniemy globalną grę, chociaż kto wie, może nas mimo wszystko zaskoczą, ja stawiam mimo wszystko na wrzesień. Na koniec jeszcze dodam, że jeżeli chcecie wypróbować grę na PC-tach, gdzie gra działa naprawdę wyśmienicie, to macie na to jeszcze 4 dni do 29 lipca. Link do wersji na PC-ta, przypominam, macie w opisie tego filmu. No a teraz ja się już z wami żegnam. Życzę wam oczywiście miłej gry, bo macie naprawdę niewiele czasu, jeżeli macie zamiar grę jeszcze wypróbować. Życzę wam również miłego tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.